Na razie jest za wcześnie, by mówić o zniszczeniach. Przyczyny tego pożaru ma wyjaśnić specjalnie powołana komisja, tak deklaruje Biuro Komunikacji PGE. Natomiast jeżeli mowa o przyczynach, no to wiadomo, że zapalił się taśmociąg. Ogień pojawił się na taśmociągu, który podawał węgiel właśnie z odkrywki kopalni węgla brunatnego do bloku energetycznego, do bloku numer 14. Ten taśmociąg był na wysokości 30 metrów. Ogień objął około 200 metrów tego taśmociągu, ale sam taśmociąg szybko udało się ugasić ogień na tym taśmociągu. Natomiast ogień przedostał się również do budynku, w którym narzucany jest węgiel. Tam palił się dach i elewacja. Tam również trzeba było ten pożar ugasić. Dodatkowo nie pomagała na pewno sytuacja i wysokość tego taśmociągu strażakom, ponieważ ten taśmociąg był zlokalizowany na wysokości 30 metrów, tak jak mówiłam, dlatego, żeby strażacy mogli ugasić ten ogień, później żeby mogli schłodzić ten taśmociąg, potrzebna była specjalna drabina, 42-metrowa drabina, która została tutaj zadysponowana z Łodzi. Wiemy, że na miejscu pracowało kilkanaście zastępów straży pożarnej. Na razie nie mamy informacji o poszkodowanych, więc prawdopodobnie takich poszkodowanych nie było. Nie było też konieczności ewakuacji mieszkańców, ponieważ tu w okolicy nie ma mieszkańców, a Bełchatów jest oddalony o kilka kilometrów. Natomiast biuro PGE podaje również i uspokaja, że elektrownia Bełchatów pracuje zgodnie z krajowym zapotrzebowaniem i nie ma ryzyka zagrożenia niedoboru energii elektrycznej w sieci. Bardzo dziękujemy. Monika Strzeszniewska-Jaśkiewicz jest pod Bełchatowem, gdzie pojawiły się kłęby dymu podczas wybuchu pożaru taśmociągu w pobliskiej kopalni. Bardzo